festiwal jest sumą takich przyjaźni, bo tyle osób, które do nas przyjeżdża i takich gości, bardzo trudno zgromadzić tylko z powodów jakichś komercyjnych, nawet płacąc duże pieniądze. W związku z tym to wszystko się udawało od samego początku, poprzez to, że Szczebrzeszyn ma swoją magię i jest nie do podrobienia. No nie ma drugiego takiego miasta, nie ma takiej nazwy. Dlaczego tu stoję? Byłam na spotkaniu z pisarzem, to mając jego książkę, znając jego twórczość, chciałabym mieć też pamiątkę taką czysto fizyczną w postaci podpisu na książce. A po drugie, książka podpisana przez twórcę jest na pewno czymś bardziej osobistym. To będzie moja książka i ja ją, jak będę chciała komuś pożyczyć, to pożyczę, a jak nie, to będzie wyłącznie dla mnie. A poza tym jest to okazanie szacunku osobie, która napisała tak wiele, tak pięknie i pozwala mi przeżywać równie piękne chwile. Ja nie wiem tak naprawdę, jak ja grałem. Ja mogę tylko odpowiadać za to, że popracowałem nad tekstem, że no nie, że wiem, chyba rozumiem, że nie stawiam idiotycznych, absurdalnych akcentów, ale ja do końca nie wiem, jak ja gram. Ja staram się oczywiście to jakoś ogarniać rozumem, ale tam co jakiś czas coś mi się wymyka. Ja siebie zaskakuję. Jestem w Szczebrzeszynie drugi raz. W roku 2016 to miejsce mnie zauroczyło. Nie tylko myśląc tutaj o zestawie gości fantastycznym, ale też o okolicznościach przyrody i wspaniałej publiczności. Bardzo tu jest przyjemnie. Czas płynie leniwie, spokojnie. Fajnie się czyta książki w takim miejscu, kiedy można sobie usiąść na hamaku nad rzeką. No a poza tym dużo spotkań towarzyskich. Bardzo miły czas. Dlaczego mówię, że Państwo jesteście redaktorami? Dlatego, że każdy z Was skonstruował sobie na Facebooku czy na Twitterze własną gazetę złożoną z postów wrzucanych przez ludzi, których lubicie, cenicie, których chcecie oglądać, przez witryny, którymi jesteście zainteresowani. Cały ten festiwal jest naprawdę wspaniałym wydarzeniem kulturalnym, zasługującym na uwagę. Oczywiście chciałem też zdobyć podpis na powieści pana Wiesława Myślickiego, którego uważam za najwybitniejszego polskiego żyjącego pisarza. Czytelnik jest na dobrą sprawę współtwórcą książki. Książka staje się pełnią, zawsze to powtarzam, kiedy ktoś, kto ją czyta, uzupełnia ją własną wyobraźnią, własną wrażliwością, własnym doświadczeniem, a nawet cząstką własnego życia. Dramat to jest literatura, która brzmi na scenie. Taki rodzaj literatury, który nie czytają oczyma, w ogóle nie trzeba czytać, a tylko słuchają i widzą. I na scenie aktor wykonuje ten tekst. On nie gra tego Astrowa, on wykonuje tekst Astrowa. Autor pisze, żeby to było tak samo jak muzyka, on to pisze, żeby to było, żeby ktoś mógł to wykonać. I reżyserski teatr XX wieku po prostu zabije ten sens. Mój zawód po prostu ginie. W tym roku pojawili się nowi goście, którzy pierwszy raz do Szczebrzeszyna przyjechali. Wczoraj mieliśmy cudowną rzecz, która też potwierdza sens właśnie czytania i sens takiego mierzenia się z językiem. Bardzo proste przeczytanie Wujaszka Wani, Czechowa, ze sceny, przez aktorów. Spowodowało, że 600 osób po prostu słuchało to ze skupieniem, dziękowało aktorom. Później reagowało żywo. Wujku, milcz. Moja droga, nie zostawiaj mnie z nim. On mnie zagada na amen. To się staje nawet zabawne. Wchodzi Marina ze świecą. Połóż się, nianiu, późno już. Samowar ze stołu niesprzątnięty. Jak tu się kłaść? Wszyscy nie śpią, padają z sił. Ja jeden upajam się szczęściem. Marina podchodzi do Siri Birako.
No, muszę tu wyznać, muszę, że kiedy skończyłem szkołę teatralną, wydawało mi się, że wiem wszystko i na przykład kiedy pan profesor Świderski reżyserował mnie w Głupim Jakubie Rittnera, to kiedy on siedział na widowni, to wykonywałem wszystko tak, jak on sobie życzył, a kiedy on przychodził już w kulisy lub na scenę, to grałem jak chciałem i to był dowód głupoty, czegoś nieuczciwego i wstydliwego, co jest zupełnie poza mną. Obecnie jestem naprawdę na służbie reżysera i autora. To jest deklaracja poważna z mojej strony. Szczebrzeska Nagroda Człowiek Słowa została powołana dla postaci, które dają nam najpiękniejszą polszczyznę i chronią, i ratują, i pielęgnują polskie słowo. Im i ich językowi ufamy bezgranicznie. Wobec nich mamy niewymierny dług wdzięczności. Cała nadzieja w polszczyźnie. Cała nadzieja w literaturze. Rada Festiwalu Stolica Języka Polskiego przyznaje nagrodę Człowiek Słowa Wiesławowi Myśliwskiemu.